Witam Was bardzo serdecznie w przestrzeni dźwięku, a konkretnie dźwięku kamertonów planetarnych. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, to przedstawię się. Jestem lekarzem od wielu lat zajmującym się terapią dźwiękiem. I taką moją specjalnością jest dźwiękopunktura, czyli jak zastosować kamertony w miejsce igieł akupunkturowych wedle kanonu tradycyjnej chińskiej medycyny. To tyle byłoby tytułem wstępu. Natomiast ja dzisiaj przychodzę do Was z takim tematem, jak rozproszyć zalegające, zablokowane emocje, a również jak uruchomić wypływ uczuć, uczuciowość, emocjonalność. Bardzo wiele osób skarży się na to, że są w jakimś stopniu zablokowane w przestrzeni emocjonalnej, albo też nie mogą uwolnić długo jakiegoś tkwiącego bólu, zaszłości związanych z przeszłymi wydarzeniami, czy po czyjejś śmierci, czy utracie kogoś, czy też mają problem z odpuszczeniem złości. A więc tych emocjonalnych problemów jest mnóstwo. Ja z pewnością przybliżę się w sposób bardziej dokładny, szczegółowy do każdego z nich, ale dzisiaj chciałabym zaproponować taką wstępną metodę, technikę, po którą możesz każdy z Was sięgnąć już teraz, nawet nie wiedząc absolutnie nic o dźwięku ani o terapiach. A jeżeli będziesz się posługiwać trzema kamertonami, te trzy kamertony już spowodują zmiany. A w jakim stopniu? Tego nie wiem, bo w dużym stopniu jest to zależne od Twojego zaangażowania w tę procedurę, w tę technikę, i systematyczność tutaj odgrywa bardzo dużą rolę, tak jak we wszystkim. Także ja Ci mogę powiedzieć o metodzie, a co Ty z tym zrobisz? No to się okaże w praniu. Dlaczego akurat trzy kamertony i jakie? Ziemia w cyklu rocznym, księżyc w nowiu i księżyc w pełni. To są trzy kamertony. Ponieważ posługuję się metodą interwałową, a więc wszystkie techniki, które przedstawiam, są osadzone w interwałach harmonicznych planetarnych. Oczywiście chciałabym już na wstępie zaznaczyć, że dźwięki planetarne to nie są dźwięki, które odwzorowują jakąkolwiek skalę muzyczną. Zatem jeżeli mówimy, że dane połączenie dwóch kamertonów to jest około kwinty albo około seksty, a w skrócie mówimy kwinta księżycowa, seksta księżycowa, to wiemy dobrze, że to nie jest dokładne odwzorowanie tego, czym jest kwinta, którą nazywa się kwintą czystą w muzyce, ani sekstą mniejszą, większą. Tam jest już zróżnicowanie takie dokładniejsze, dlatego że odległości pomiędzy półtonami są ściśle określone. Tutaj tego nie ma, natomiast umysł potrzebuje posiłkować się jakimiś nazwami, które rozumie. Stąd jest korzystanie z terminologii muzycznej. Aczkolwiek a dwie kwinty planetarne mogą w swym działaniu być w ogóle niepodobne do siebie, czego nie można powiedzieć o muzyce, w której wiadomo, co powoduje kwinta czysta, bardzo określone odczucia. I to są jakby najważniejsze te wątki, chciałam już na początku poruszyć, bo wiele osób podważa nazywanie czegoś kwintą czy sekstą w odniesieniu do kamertonów planetarnych, które nie są tym, czym w muzyce są dźwięki w skalach. I teraz my tutaj sięgamy po dwa interwały harmoniczne, czyli interwały, czyli dwa dźwięki, ziemia roczna plus księżyc w nowiu i drugi interwał, ziemia roczna plus księżyc w pełni. I to właśnie w tej kolejności, ponieważ księżyc w nowiu z Ziemią pełni rolę
odblokowującą i to nie tylko na planie emocjonalnym, ale również na, w wielu przypadłościach na planie fizycznym, chociażby zatrzymanie miesiączki też wymaga odblokowania i wypływu. Ale tutaj skupiamy się na aspekcie emocjonalnym, czyli zablokowane emocje albo emocje, które nie mogą się jakby zamanifestować w życiu, to trzeba odblokować i to jest interwał Ziemia i Księżyc w Nowiu i pozwolić temu wypłynąć. Wiemy, że w pełni jest przypływ oceanów, tak? Jest dużo wilgoci, krótko mówiąc. Zresztą dobrze wiemy, że właśnie w pełni jest największy przypływ emocji, uczuć, podniecenia, wilgoci tam, gdzie ona musi zaistnieć, żeby było zapłodnienie. Także to wszystko jest ze sobą spójne i my właśnie w ten sposób oddziałujemy, dlatego że kamertony planetarne niosą ze sobą dźwięki, które tak naprawdę reprezentują matrycę naszego życia. A więc jeżeli chcemy uzyskać Tao, czyli w zgodzie, w równowadze yin i yang, no to korzystamy z dźwięków tejże właśnie matrycy. Te dźwięki zostały wyliczone w sposób matematyczny, co jeszcze po raz kolejny jest dowodem na to, że cała ta matryca zero-jedynkowa, w której przejawia się to życie, jest po prostu matrycą zero-jedynkową, czasoprzestrzenną, matematyczną. I można tutaj wszystko wyliczać matematycznie. No więc co my robimy? Zatem bierzemy do ręki kamerton Ziemi i w pierwszej kolejności generujemy ten dźwięk, uderzając oczywiście o aktywator w taki sposób, nie za mocno, bo to nie wymaga bardzo silnego uderzenia, to brzmi tak. I teraz ten dźwięk intonujemy, a więc to jest dźwięk nasz podstawowy i z tym dźwiękiem nie ma nikt problemu, czyli każdy człowiek tak naprawdę natychmiast wchodzi w ten dźwięk, ponieważ to jest dźwięk podstawy naszej, podstawy fizyczności, fundamentalny dźwięk. Natomiast wszystkie inne, one muszą teraz w synchronii z tym dźwiękiem jakby połączyć się i zacząć funkcjonować. Czyli biorąc pod uwagę, że każdy aspekt naszego życia, emocjonalny, fizyczny, duchowy czy jakikolwiek, jest to zakres częstotliwości i my teraz przywracamy jakby tę harmonię w tych zakresach naszego życia, czyli i tych widocznych, i tych niewidocznych, to my poprzez dźwięk możemy to udrożnić. Taka jest idea. I teraz najpierw ten dźwięk wyćwiczamy, żeby on był w miarę czysty, spójny, w synchronii z kamertonem. Po czym uruchamiamy drugi dźwięk, Księżyc w Nowiu, i to właśnie w tej kolejności. Proszę bardzo. Także to już jest inny dźwięk. Tutaj często osoby, które są niewprawione, nie wchodzą tak szybko w ten dźwięk. I jeszcze chciałam podkreślić, że wiadomo, że mężczyzna będzie miał zazwyczaj o oktawę niżej niż kobieta. Oczywiście to nie jest reguła, bo czasami widzimy, jak mężczyźni wysoko czasem śpiewają, jak kobieta. Natomiast jeżeli wygodniej jest niżej, czy wygodniej jest wyżej, to proszę się nie napinać, żeby w tej samej oktawie wytwarzać dźwięk, ponieważ wszystko jest fraktalnie powtarzane, a więc jeżeli wytwarzasz dźwięk w oktawie niższej, to wiadomo, że równocześnie ten dźwięk pojawia się we wszystkich oktawach. I tak samo jest z kamertonami. Nie potrzebujesz mieć kamertonów o częstotliwościach o częstotliwości tej samej w różnych oktawach.
ponieważ ten jeden kamerton równocześnie jest generatorem wszystkich oktaw tego samego dźwięku. Oczywiście możesz bawić się w różnej wysokości dźwięki, to już jest dalej proces jakiejś przyjemności, kreacji, koncertowania, natomiast pod kątem uruchamiania tej matrycy zdrowia, jak ja to mówię, nie jest to potrzebne. Więc jeżeli mamy już te dwa dźwięki, czyli Ziemia i Księżyc w Nowiu, i to tak wygląda. Najpierw robimy to osobno, czyli żeby wyćwiczyć, tak? Czyli na jedno ucho i ten dźwięk, później robimy drugie, ćwiczymy w tym, a później przestawiamy się w coś takiego, że obydwa są zaktywowane, tak? Najpierw jeden. Czyli jakby przestawiamy się słuchaniem na to, wsłuchujemy się w to i podążamy za jedną stroną albo za drugą stroną. I tak dochodzi do synchronizacji dźwiękowej, czyli te aspekty, które są jakby, to jest jakby informacja, bo to jest informacja dźwiękowa. To wszystko, co jest wpisane w przestrzeni, tak, jako informacja, wyrównuje się, to co jest zaburzone, wyrównuje się. I teraz drugi bierzemy zestaw, znowu Ziemia roczna jako fundamentalny dźwięk i w pełni, czyli jeszcze raz. Ten dla mnie jest trudniejszy, tak z marszu, bo jeszcze nie ćwiczyłam dzisiaj głosu, więc pod kątem śpiewania. Ten jest dla mnie trudniejszy. A to nie jest duża różnica, jeżeli chodzi o częstotliwości, bo Księżyc w Nowiu to jest 210, 42 Hz, a Księżyc w pełni to jest 227, 43 Hz. Czyli jest między nimi różnica tylko 7 Hz. Natomiast jest to już inny dźwięk. Jest taka między nimi różnica. Księżyc w Nowiu. I Księżyc w pełni. Tylko 7 Hz, tak? A jest to potężna różnica. Ja wiem, że niektórzy powiedzą, że dla mnie nie ma różnicy, dlatego że my w miarę ćwiczeń po prostu nabywamy zdolności rozróżniania. Bardzo dużo ludzi na początku całą gamę, te wszystkie planetarne przeleci i śpiewa cały czas tym samym tonem. Jest wielu ludzi, którzy grając na pianinie do re mi fa sol la si, cały czas tym samym dźwiękiem zasuwają. Ale tak jak mówię, to nie jest upośledzenie, tylko to jest po prostu brak obycia, bo praktyka czyni mistrza. Także każdy z nas po pewnym czasie praktykowania uruchomi w sobie dane harmoniczne. I sam fakt uruchomienia w sobie tych częstotliwości dzięki podążaniu za dźwiękami matrycowymi powoduje zdrowienie. Także no, naprawdę polecam. Ja dzisiaj nie będę się skupiała na tak jak mówię, na aspektach punktów, bo jeszcze dochodzą punkty, które tutaj stymuluje się do tego, żeby wszystko ruszyć. Natomiast już teraz możesz robić po prostu rano i wieczorem, czyli najpierw robisz ten zestaw, najpierw osobno, później razem. Później robisz zestaw z pełnią, tak? Czyli najpierw kwinta księżycowa, później seksta księżycowa, bo to pełnia to jest już wylew, tak? Wylew, czyli wylew emocji, czyli rozluźnienie spowodował jakby
ustąpienie blokady, rozproszenie blokady, księżyc w Nowiu, kwinta księżycowa powodowała, a teraz seksta księżycowa powoduje, że to się już wszystko wyleje. Może się to pojawić, płacz nawet w związku z tym. Jeżeli po prostu postanowisz, że będziesz to robić rano i wieczorem, aż nie uzyskasz poprawy, te poprawy są szybkie, to nie trzeba latami tutaj, nie trzeba miesiącami się tutaj zajmować tym. Natomiast później, jak już poczujesz, że to rzeczywiście coś się zmieniło, to będziesz przy każdej sytuacji, w której się będzie pewien wzorzec twoich emocji pojawiać, czyli znowu coś się zablokuje, znowu powiesz, ojejku, było tak fajnie i znowu się coś zepsuło, to znowu sięgasz. Kamertony na szczęście się nie przeterminowują. Ja bardzo gorąco polecam mosiężne. Na rynku są aluminiowe, stalowe i mosiężne. Na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o jakość dźwięku, jeżeli chodzi o wytrzymałość kamertonów, efekt prozdrowotny, to jest naprawdę mosiądz. Innych nie używam. Więc no cóż, no do dzieła. Może koniec już kupowania nieskończonej ilości jakichś medykamentów przy okazji zatruwania się lekami, które są oferowane przez panel farmakologiczny. Może warto wziąć w swoje ręce swoje emocje. Tak więc ja będę wracać jeszcze do tego tematu, jeżeli chodzi o emocje, zarówno pod kątem zablokowanej złości, jak i zablokowanego jakby zmartwienia i różnych tych aspektów, które o charakterze psychologicznym, że tak powiem. I zobaczycie, że niekoniecznie musimy być zdani na łaskę zewnętrznych jakichś autorytetów czy pomocników, którzy czasem są potrzebni, ale może nie zawsze. Tak więc do następnego razu, kłaniam się nisko i obserwujcie, a jak chcecie się uczyć, jak chcecie się po prostu uczyć profesjonalnej dźwiękopunktury, już level wyżej, czyli z zapoznaniem się ze wszystkimi mechanizmami, ze sposobem samodzielnego doboru punktów, bo to jest nie sztuką jest powtórzyć zalecane punkty, które są w jakichś tam algorytmach dopasowywane do rozpoznań, ale sztuką i niezwykłą przyjemnością jest nabywanie umiejętności samego rozkminienia, a jakie to punkty fajnie by tutaj zrobiły, żeby usunąć ból, czy żeby usunąć złość, czy nie wiem, wzdęcie brzucha, bo tak naprawdę możemy na wszystkie te wątki działać. No ale to już jest umiejętność oczywiście poruszania się w przestrzeni tradycyjnej chińskiej medycyny. Ja nie powiem, że to trzeba tutaj kolejne wiele lat spędzić, żeby w ogóle móc uruchomić się w tym względzie, natomiast jedno, co jest pewne, kamertony Was nigdy nie zawiodą. Po pierwsze, nie ma ryzyka związanego z ich używaniem. Nie musimy się kłuć, jak to jest w akupunkturze. I działają naprawdę dużo dalej, dużo szerzej niż metody fizykalne, czyli akupunktura, czyli klawiterapia. Tutaj mamy jeszcze ten aspekt dźwiękowy, czyli informacja w polu informacja dźwiękowa. Do miłego zobaczenia następnym razem. Pa, pa.